Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mamy tą wspaniałą rozbudowę. Wreszcie możemy ją zrobić, czyli rozbudowa 86+, czyli zobaczymy walkout to na 100%. Ważne mecze oczywiście będą zrobione i jeszcze jedna rzecz. James Tavernier, proszę państwa, ta karta powinna być zdelegalizowana. Tak naprawdę, bo popatrzcie te staty, ta karta może się jeszcze ulepszyć. I prawdopodobnie na pewno się ulepszy. Tavernier już miał chyba dwa informy, tak? Dobrze pamiętam, więc no, może być niezła ta karta, myślę, nie? Więc dobrze! Witam was moi drodzy w tym odcinku. Będzie troszeczkę paczek, będzie też troszeczkę gierek. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, filmy są codziennie. To jest Dailwin. I wybaczcie mi za to, że ostatnio był dźwięk gorszy, mam nadzieję, że zaraz już jest o wiele lepszy. Dobra, także co, przejdźmy sobie najpierw do rozbudowy 86+. Dobra, słuchajcie, także co, myślę, że możemy od razu przejść do tego SBC 86+, żeby już zobaczyć walkout, już żeby zacząć ten odcinek jak najlepiej, nie? Żeby zobaczyć już ten piękny, nieświecące się światełko. Nic nie wydałem do SBC, to jest najważniejsze, że nic nie wydałem do SBC, ponieważ wszystko jest z klubu, także co byśmy nie trafili, będzie to... co to będzie? No mam nadzieję, że coś dobrego. Jeszcze są headlinery do trafienia, nie wiem co wyjdzie jutro, czy będzie jakaś nowa partia headlinersów, coś innego, nie mam pojęcia. Aczkolwiek, no mam nadzieję, że zobaczymy wreszcie pomarańczowe flary, proszę państwa, ponieważ to no nie ukrywam, że chciałem trafić headlinersa z paczki. Trafiliśmy już dwóch z pików, pora na headlinersa z paczki. To jest ten moment, w którym trafiamy headlinersa z paczki. Na pewno jest walkout, jesteśmy tego w 100% pewni, ale jaki to będzie walkout? To jest najważniejsze pytanie, więc... to nie jest niestety walkout. Headlinersowy to jest, proszę państwa, o, tylko nie ten Loris, kurczę, Loris ma 87 chyba, nie? Czy to jest dobry deal? Czy to jest dobry deal? No, przepaliliśmy 285, więc teoretycznie to nie był dobry deal. Ale z drugiej strony to było dla contentu, więc wydaje mi się, że podsumowując to wszystko, reasumując to, co mówił Pudzianowski, no... Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Warto... Przejdźmy sobie do meczów Division Rivals, potem zrobimy ważne mecze i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Generalnie bardzo źle mi idzie w Division Rivals, powiem wam, że 3 mecze zagrane, 3 przegrane, więc no... To nie jest najlepiej, można powiedzieć, nie? Nie jest najlepiej. Bardzo się zastanawiam nad tym, żeby zrobić tego Taverniera, żeby wszedł w miejsce Mendiego. Wiadomo, co prawda będą oni oboje na 6 zgrania, ale nadal będzie 100 zgrania utrzymane, więc bardzo możliwe, że ten Tavernier się pojawi, bo wspaniałe ma staty. Naprawdę ma wspaniałe staty, więc zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem zagrałem sobie mecz, może wygramy mecz wreszcie, nie? Może zdobędziemy punkty, to jest najważniejsze, żeby zdobyć, kurczę, punkty, żeby wbić chociaż drugą rangę. Kogo my tu mamy? O, oczywiście, czerwony Messi, mid Pele. Żyć nie umierać w tej pierwszej lidze, proszę państwa, to jest to. Piękny przerzut Karima, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, świetnie grają chłopaki. I do przodu, Sonic, tam widzę, że jest Kylian, tylko będzie tutaj naciskał mnie ten pan McTominay. O, widzę cię, Alessandrini, jeszcze, czemu to... Nie denerwujmy się, to jest mecz Division Rivals, to jest zupełnie normalne, że nie zaliczył mi strzału dwa razy i zaliczyło tylko podanie, którego nawet chyba nie naciskałem. Jest dobrze. A, cholera. Widzić. Widzić! Ten, słupek. O, widzę cię, Kylian. Piękne podanie, Kylian, ale ten strzał był tragiczny, panie Mbappe. Aha, nie, Varan, naprawdę, przesadzasz. Widzić, klasa światowa, ale to... O co chodzi w tym meczu? To jest kolejny mecz, w którym dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać. Mbappé. Son, to musi być bramka. To musi być bramka, no wreszcie mi coś wpadło. Naprawdę, 28 minuta. Asysta Mbappé, brameczka Sona. Powiem wam szczerze, przez te piki, naprawdę nie wiem, czy nie zostanę G3. W sensie, pewnie wbiję jakieś G1. Ale jak wbiję G3, w ogóle nie będę na siebie zły. Ale kłopoty, ależ cholerne kłopoty, Hadzi. Oj, to jest gol, to już wie coś. Pele, nie trafił. Jeszcze spalił chyba, nie spalił. Lol. Wpuśćmy Royce'a. Ale mówię, Alessandrini nie gra źle, naprawdę jest okej, ale chcę zagrać tym Royce'em, bo no nie wiem, czego nie przypalę. Znaczy wiem, jest grywalny, nie wiem, jest grywalny. Chcę zrobić te wymiany 86+, nie? Bo jednak wiecie, jest parę fajnych kart do trafienia. Jeszcze tu mi brakuje chyba dwóch Food Champions, także... Ej, a właśnie, teraz będą te piki dodatkowe. Właśnie, teraz będą dodatkowe piki za Food Champions. W sensie zagranie, za wygranie 22 spotkań, macie 3 piki razem. Więc będzie... Będzie się działo. O, leć, Royce. Zapomniałem dać styl gry, ale nieważne, podanie piękne do Kyliana Mbappé. Uderzenie i zabrał mi to Varan. No nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Royce tam pięknie wypatrzył Sona, to może być ta bramka. Son! Dobra, 20 minut, słuchajcie, to jest naprawdę do utrzymania, ale wolałbym strzelić jeszcze jedną bramkę, żeby być o wiele bardziej pewniejszym, bo bramka wisi w powietrzu, mam wrażenie, nie? Niedobrze, niedobrze, Pele. Niedobrze, i to przeszło od McTominay, no jak to przeszło, jak?
Jak to przeszło? O, matko bosko. No dobra, no 1-1 niestety. Znowu tracimy punkty. Kto będzie wykonywał? Karim Benzema z wolnego? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, powiem wam. Chyba Royce'a tutaj wezmę, dobra. Najwyżej wybiją z tej linii, trudno. Spróbujemy. Marco Ro... Znaczy niby spoko, bo mieli też dobry team, ale do ugrania to było według mnie, no było naprawdę do ugrania. Dobra, także proszę państwa, ważne mecze zostały ukończone, także mamy razem 5 paczek do otworzenia. Musiałem niestety wydać pieniądze za te ważne mecze, co nie zdarza się zbyt często, bo zwykle mam karty w klubie, no ale teraz dali takie wymagania, że aż mi się zrobiło bardzo smutno na serduszku. No dobra, co, od czego najpierw? Mamy naprawdę dobre paczki z tego co widzę. Zacznijmy od tych 12-6-3. No fajnie byłoby ujrzeć na pewno walkaucik, żeby to jakoś w jakikolwiek sposób zwróciło, bo nie liczę, że coś specjalnego wpadnie, ale żeby mieć, po prostu mieli też karty, które i tak przypaliliśmy. No ale wiecie, zawsze jest szansa, żeby jednak coś trafić, nie? To jest bardzo logiczne, wiem o tym, ale... No, trzeba wierzyć, tak? Trzeba wierzyć. Co teraz? Co teraz? 12, 4, 12. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Może tutaj. Może, słuchajcie, tutaj. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Może ekrany chociaż, co? Są ekrany. Jest dobrze. Wymienne ekrany na pewno się przydadzą. Argentyna to już tak nie za bardzo, aczkolwiek... Nie, to jest Higuain, myślałem, że Martinez, no szkoda. O, i Trippier, ej, kozak, to już jest spoko, to już jest naprawdę fajnie. No dobra, także co, te najlepsze paczki chyba przed nami. No, zacznijmy oczywiście od tej za 25k, której nienawidzę, nie lubię. Mogłoby tak naprawdę paczka w ogóle nie istnieć, chyba że trafię w niej walkout, to może istnieć. Ale nie trafię. Nie trafię też ekranu. Także proszę państwa, dwie paczuszki na sam koniec. 6 kart, 6 złotych, 6 rzadkich. Może jednak. Może chociaż coś, co jest warte 15 tysięcy monet, żeby jakiś inform nawet może być, nie? Inform, który sprawiłby, że coś się zwróci. Włochy. HP? Jorginho pewnie. Kurczę, nie, Jorginho. Raczej 15k nie kosztuje, nie? Złota paczka, piłkarzy Prime, zobaczmy, czy warto było robić ważne mecze. Pewnie nie. Ale może jednak, nie ma ekranu, nie ma walkoutu, są ekrany, niestety to nie są jakieś pewnie specjalnie dobre ekrany, ponieważ jest to Argentyna. Dobra, słuchajcie, zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek w Division Rivals, na sam koniec zrobimy sobie jeszcze też wymianę 80+, także bądźcie ze mną do końca, wygrajmy mecz po prostu, nie? Był remis, który mogliśmy ugrać, teraz wygrajmy mecz. Taki jest plan. No dobra, ostatni oponent na dzisiaj i masz, proszę państwa, Neymar, okej, okay, jest Pogba Rule Breakers, wow, jeszcze z nim nie grałem, Chromary 9-1. No zobaczymy, czy pan Chromary, nie wiem, co się rymuje z Chromary, twój stary. No jest, o, Son, nie palisz, chyba nie palisz. Zdążysz zlobować, to jest gol. To nie był spalony, nie był spalony, nice. Świetna akcja Alessandriego, świetne podanie. I świetny lobik, bardzo dobrze. Oh no, o tym mówiłem i to jest bramka, prawda? Schmeichel, ale... Wybić, dobrze. O, Alessandrini. Cyk, cyk. A, już tak ładnie uderzył, aż miałem wibrację w padzie, że już byłem pewien, że to wpadnie. Cyk. Dawaj. Son, uderz, ale... Aha, naciskałem strzał, ale nie strzelił. Dlaczego? Proszę państwa, do pierwszej połowy wygrywamy 1-0 po bardzo ładnej akcji Alessandriniego razem z Sonem. No, przeważamy w strzałach, w posiadaniu piłki troszeczkę gorzej, ale dobra, na razie wiecie co... No dobra, wprowadzę tego Royce'a jeszcze raz. Co prawda Alessandrini zasystał, ale chcę, żeby Royce coś strzelił. Żeby miał asystę, bo zasłużył według mnie. Naprawdę gra bardzo dobrze, więc... Royce... Oleż Marco Royce! O tym mówiłem, dokładnie o tym mówiłem, że Royce potrzebuje wreszcie bramki. Co on tu zrobił? Boże drogi! O kurde... Kylian, ależ asysta! Coś pięknego, 3-0, bardzo dobrze, potrzebuję więcej bramek. Więcej bramek, więcej punktów, nie? Także proszę państwa, wygrywamy 3-0, punkciki bardzo są nam potrzebne, ponieważ to jest nasza pierwsza wygrana od 5 spotkań bodajże. Są zawodnikiem meczu, świetny występ Royce'a po raz kolejny, naprawdę Royce daje radę. Tak więc jak mówiłem na samo zakończenie, proszę państwa, wymiana 80+, w sensie big 80+, oczywiście. No i zobaczmy, może na sam koniec wreszcie teraz nam coś fajnego wypadnie, bo nie ukrywam, że te ważne mecze to były... To był dramat. Nie chcę wracać do tych ważnych meczów. Na sam koniec... Niech będzie Danilo Pereira 8-2. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zobaczymy, co będzie jutro. Nie wiem jeszcze, co wymyślę. Mam nadzieję, że coś fajnego jej zrobi na 19, bo nie wiem, nie wiem, co nagram. Zobaczymy, nie? Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.